wszystko od czasu imprezy zaczęło się psuć. Hej, śpisz? Hej, Bianka. Nie, nie śpię. Co się stało, że do mnie przyszłaś? Tak bez zapowiedzi? Wybacz, dzwoniłam do ciebie, ale nie odbierałaś. Więc postanowiłam, że wpadnę i zobaczę, co u ciebie. W środku szkoły tak po prostu wyszłaś, bez powiedzenia czegokolwiek. Więc trochę się zdziwiłam. Nigdy tak nie robiłaś. Wiem, wybacz, ale po prostu strasznie mnie głowa rozbolała. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale już lepiej? Czy dalej cię boli? Nie, już jest trochę lepiej. O, to dobrze. Ominęła cię kartkówka z angielskiego. Była niezapowiedziana. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Też nie wiem. Masz pomysł, od kogo są te liściki? Wiesz, na początku podejrzewałam Tomasa, że to on je podrzuca i, wiesz, mówi, że to nie on. Ale teraz to nie mam pojęcia. Dzisiaj też taki dostałam. Wyobraź sobie, że ktoś napisał: dobrze, że zerwałaś z Tomasem, może teraz w końcu mnie zauważysz. No błagam, on by czegoś takiego nie napisał. Chociaż nie mam pojęcia. No ale nie było go dzisiaj w szkole, więc nie miał jak mi tego liściku dać. To może Efi je pisze? No dobra, ale jaki byłby sens ich pisania? Nie wiem, czy cokolwiek, co robi Efi, ma sens? Najwidoczniej dla niej ma. Będziesz jutro w szkole? Szczerze, to nie mam ochoty w ogóle tam iść. Chyba zrobię sobie dzień przerwy. Przydałby ci się dzień wolny. A Tomas dalej nie odbiera? Nie odpisuje? Dzisiaj nawet nie próbowałam do niego dzwonić. Wczoraj zadzwoniłam 5 razy, ale na co? To i tak nic nie dało. Coraz bardziej się martwię, jak mam być szczera. Wydaje mi się, że coś złego mogło mu się stać. Nie, dlaczego? Nie wiem, mam po prostu takie złe przeczucie. Może też jest szokowany tymi ostatnimi wydarzeniami. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Melanie, idziesz dzisiaj do szkoły? Jest 7:50. A muszę? Nie, nie musisz. A coś się stało? Później ci opowiem. Okej, ja idę do pracy. Będę koło 15. Okej. Pa, pa. Która jest godzina? Jedenasta. To sobie trochę pospałam. Nieznany? O co chodzi?
Halo? Hej, wszystko w porządku? Możemy się dzisiaj spotkać? Tak, pewnie, że możemy. U Elizabeth, kiedy skończymy lekcję, okej? Będę ja, Alice, oczywiście Elizabeth, no i Chris. Nie, bez niego. Okej. Opowiem wam wszystko, ale błagam, spotkajmy się. Okej. Do zobaczenia. Gigi! Co ty znowu narobiłaś? Jaki tu jest bałagan? Gigi! Jak słodziutko chrapie. A więc to jest twój nowy zwierzaczek? Tak, mam ją dopiero od 3 dni, a już tak rozrabia. Kupiłam jej pełno zabawek, ale ciągle jej rozrzuca po całym moim pokoju, gdy nie mam jej w domu. No właśnie widzę. Mogę ją pogłaskać? Jeśli się obudzi, to pewnie. Gigi! 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 Okej? Gigi, jak ty się zachowujesz? Musiałaś znowu wszystko porozrzucać po całym moim pokoju? Mhm. Poczekajcie, trochę to ogarnę, żebyśmy miały chociażby trochę miejsca. Ile zabawek! Ale ona jest rozpieszczona? No, naprawdę. Gigi? Widzę tylko jednego kapcia, a powinny być 2. Gdzie jest drugi? Gigi? Gdzie jest drugi kapeć? Zjadłaś go? No ja nie wierzę. Hej, w ogóle dalej nie ma Melanie. No właśnie zauważyłam, powinna chyba niedługo być. Jejku, tak chciałam ją pogłaskać, a co? Nie mogę. No możesz przecież. No wiem, ale nie do końca się daje. Omega, udało mi się. Okej, przepraszam. No muszę ją trochę przestać tak rozpieszczać. No przydałoby się. Hej dziewczyny. Hej! Patrz jak Gigi słodko śpi. To jest ten zwierzaczek, o którym Elizabeth mówiła. Niestety nie daje się do końca pogłaskać. Widzę, jest przesłodka. Hej, co się stało? No właśnie mów, jak dzwoniłaś do mnie, to płakałaś. Nie wiem w ogóle od czego mam zacząć. Mów, spokojnie, nie śpiesz się. Posłuchamy cię. Dostałam nagranie. Jak Thomas całuje się z Effie w szkole. Co? Co ty mówisz? Przecież Thomasa dzisiaj nawet w szkole nie było. Okej, ale w sumie jak tak pomyśleć, to oni kiedyś byli razem, więc to nagranie mogło być przed paru miesięcy, tak? Szczerze to nie wydaje mi się. Możemy zobaczyć to nagranie? Tak, pewnie. Proszę, wejdźcie sobie w maila i obejrzyjcie. Ja nie mam siły nawet na to patrzeć. O co chodzi? Dlaczegoś tak patrzycie? Nie chcę cię martwić, ale to nagranie jest dzisiaj.